Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 25 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Podobnie jak wczoraj, kochani, dzisiaj Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy czuwali, abyśmy byli gotowi. Dzisiaj Pan Jezus posługuje się takim porównaniem. Gdybyśmy wiedzieli, że złodziej ma przyjść do naszego domu, to pewnie byśmy byli przygotowani na jego wizytę, byśmy się zabezpieczyli. Natomiast nie wiemy, kiedy złodziej przyjdzie do nas, aby nas okraść. I mówi, podobnie będzie z Dniem Syna Człowieczego, kiedy Pan Bóg przyjdzie do nas, byśmy byli przygotowani, a nie zaskoczeni. Na pewno, kochani, spotkaliście się z takim powiedzeniem: ej ty, nie śpi, bo cię okradną. I to powiedzenie zmusza nas do tego, abyśmy byli aktywni, abyśmy nie pozwolili sobie, kiedy przegapimy jakiś moment. Słuchajcie, myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu mnóstwo różnych doświadczeń, tych negatywnych, kiedy spóźnił się, kiedy miał kłopoty i wtedy, kiedy udało mu się wcześniej coś przygotować. Pan Jezus chce, żebyśmy byli przygotowani zawsze i wszędzie. Mam takie opowiadanie, które właściwie dotarło do mnie w dwóch wersjach, a właściwie to dwa wydarzenia, które przedstawiają podobną ideę. Było to około 400 lat temu w Rzymie, kiedy późniejszy święty Alojzy Gonzaga jako chłopiec bawił się grając w kręgle na ulicach Rzymu i pewnego dnia ktoś przychodził i zobaczył chłopaków bawiących się właśnie, grających w kręgle i mówi, co byście zrobili, gdyby na przykład był koniec świata za chwilę, czy za jakiś jeden dzień. Wtedy jeden powiedział, ja bym pewnie poszedł przed Najświętszy Sakrament i bym się modlił, poszedłbym może do spowiedzi, albo poszedłbym wydać moje oszczędności, a ktoś inny mówi, abym ostrzegł moich rodziców, żebyśmy razem spędzili te ostatnie chwile tego świata. A Alojzy Gonzaga, późniejszy święty, jako chłopiec powiedział, a ja bym dalej grał w kręgle, dlatego że ja cały czas jestem przygotowany na to, żeby spotkać się z Panem. Tę samą postawę miał święty Dominik Savio, kiedy ksiądz Jan Bosko przyszedł do chłopaków grających i powiedział, chłopaki, co byście zrobili, gdybyście na przykład dowiedzieli się, że za jakiś czas nastąpi koniec świata? I podobna sytuacja. I święty Dominik Savio powiedział, ja bym dalej grał w piłkę nożną. Słuchajcie, jest to chyba taka cecha wszystkich świętych, do których Ty również powinieneś należeć, żebyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Panem, abyśmy nie pozwolili sobie na moment byle jakości, żeby nas nie zaskoczył jak złodziej właśnie ten Dzień Pański, żebyśmy tę gotowość do przyjęcia łaski Pana Boga mieli w sobie zawsze i wszędzie. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.